Wcześniej uważałam, że wszystkie problemy, które ma firma, muszę rozwiązać sama. Wydawało mi się, że jeżeli sama czegoś nie zrobię, to z pewnością nie będzie zrobione. W tej chwili postawiliśmy na grupę i jak widać w grupie zdecydowanie wychodzi nam to lepiej. Po zmianach, które wdrożyliśmy, zdecydowanie nie chciałabym wrócić do starego modelu pracy. Tak naprawdę nie utrzymujemy stanów magazynowych na pakowni. W tej chwili wszystko, co spływa nam z pieca, jest automatycznie tego samego dnia przepakowywane do klientów. Firma na tym zdecydowanie zyskała, ale wcześniej my nie byliśmy w stanie realizować zleceń kolorowych, ponieważ nie byliśmy w stanie nawet nad tym zapanować. Nie potrafiliśmy produkować tych zleceń kolorowych, ponieważ nasze metody zarządzania nie były dobre. Natomiast w tej chwili jesteśmy w stanie produkować towar bardziej luksusowy dla wymagających klientów. I Lean nam naprawdę w tym pomógł. Wcześniej o takich wynikach mogliśmy naprawdę tylko pomarzyć. Z obecnej perspektywy, oglądając się wstecz, zastanawiam się, jak mogliśmy pracować w takim chaosie.